widzę, że jest pan z gatunku tych oficerów zawodowych, którzy nigdy nie pozbywają się bezkrytycznego zapału do pracy, panie oberleutnant. Pozwolę sobie zameldować panu kapitanowi, że kompania jest straszliwie rozpuszczona. Ja wiem o tym. Uważam, że taki stan rzeczy jest wbrew regulaminowi. No bardzo dobrze pan uważa. Chciałbym tylko, żeby pan wiedział, że nie widzę możliwości urobienia ich do konsystencji przewidzianej przez regulamin. Jak to? W tej kompanii znajdują się ludzie, którzy są najsprytniejszymi na tej szerokości geograficznej łazikami. I nie przerobi ich żadna propaganda ani szykany. No, ależ... Ja wiem, że posiada pan dane na pogromce, sadysta patrzy panu z oczu. Cokolwiek pan będzie czynić środkami regulaminowymi, będę tolerował, natomiast na żadne brutalizowanie i pastwienie się nie pozwolę i przeciwstawię się temu z całą stanowczością. Panie kapitanie! Posiada pan dostateczne walory na to, aby doprowadzać ludzi do samobójstw i innych desperackich kroków. A ja właśnie kategorycznie sobie tego nie życzę. Chciałbym, żeby pan wiedział, że chcę mieć za wszelką cenę do końca tej wojny spokój i powrócić do normalnego życia bez burzliwych przejść. Teraz chodzi o to, żeby pan się zastanowił nad tym, co panu powiedziałem. Jedno z dwojga, albo obaj będziemy mieli spokój, albo się rozstaniemy. Bez żalu z mojej strony. Pańscy poprzednicy, którzy próbowali mi szkodzić, poufnymi meldunkami skończyli smutno i kości ich bieleją na wszystkich frontach tej wojny. Mam wuja, generała, który współpracuje z naczelnym wodzem i nigdy nie odmawia mi takich rzeczy, jeżeli go o to poproszę. Czy pan dokładnie zrozumiał to, co mówiłem? Dla mnie miarodajny jest regulamin i mój obowiązek wobec ojczyzny, panie kapitanie. Barbarzyństwo, jakim się pan wykazał, jest biegunowo odległe od regulaminu. Doprowadził pan kompanię do upodlenia. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Panie kapitanie! Radzę panu nie podnosić głosu, panie oberleutnant. Oficerski sąd honorowy przekona pana kapitana, że to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, jest wystarczające do żądania przeze mnie satysfakcji. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców, buszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem. Omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem. Panie oberleutnant von Nogai. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Panie Wagner!